Zjawisko dotyczy tych ludzi, którzy nie chcieli się przebudzić. Ich jest największa, narastająca męka. Zjawisko dotyczy tych ludzi, którzy nie chcieli się przebudzić. Ich jest największa, narastająca męka. Mądrych nie pytają, a po lekarzach chodzą i próbują leczyć objawy, które karmiczne do nich przychodzą. Dostają tabletkę, przejdą ostatecznie jakąś operację, lecz to nie zmieni obecnie ich sytuacji. Ogólny stan będzie coraz gorszy. Cierpienie narasta, bóle, męki, jęki narastają dookoła. Już ich życia nic zmienić nie zdoła. Brak duchowej reakcji. Ogień trawi w was wszystko, co do oczyszczenia ziemi jest konieczne. Jak snopy siana w ogniu płonące, wygląda wasza bliska przyszłość. Zobaczymy, co pozostanie z was po oczyszczeniu. Chyba tylko popiół, same zgliszcza i tak wypaleni załamiecie się wewnętrznie. Zjawisko dotyczy tych ludzi, którzy nie chcieli się przebudzić. Ich jest największa, narastająca męka. Zjawisko dotyczy tych ludzi, którzy nie chcieli się przebudzić. Ich jest największa, narastająca męka. Zjawisko dotyczy tych ludzi, którzy nie chcieli się przebudzić. Ich jest największa, narastająca męka. Zjawisko dotyczy tych ludzi, którzy nie chcieli się przebudzić. Ich jest największa, narastająca męka. Godzina rozliczenia za wszystko, co zrobiliście w całym swoim życiu, już nastała. Ziemski czas ją dla was odmierza. Każda sekunda jest zaznaczona was wyraźnie. Sny ludzi ostrzegają, mówią wyraźnie, co was czeka, ale wy jak zawsze nawet swego wnętrza nie słuchacie. I na tym koniec większej części ludzkości i w rozkład z większą częścią ludzkości podążyć. Jaśniej ostrzeżeń płynących nie trzeba tłumaczyć. Resztę wam wytłumaczy przerażenie, które zagląda już w wasze oczy. Inteligencji rozumowi zabraknie w tłumaczeniu dopadających was chorób, zaraz, klęsk żywiołowych i wzrostu ogólnej wypadkowości. Dobrobyt cywilizacyjny nie nadąży. Systemy społeczno-polityczno-gospodarcze pękają, pokazując niespójność całości. Sami to wszystko doświadczacie codziennie. Życzę wszystkim poważnego podejścia do siebie samego i rozważenia mojego słowa podanego.